Przy okazji rozgrywki braci z Józefem, mówimy o rodzinie Jakuba, dochodzi do sytuacji, gdzie zazdrość zwycięża. Ojciec ma prawo do miłowania swoich synów w różnym stopniu, ale z taką samą intensywnością. I ma prawo dobierać metody relacji ze swoimi synami. Natomiast ci synowie nie mają prawa zazdrościć, ale jednak zazdroszczą Józefowi. Taką oznaką zazdrości jest przede wszystkim to, że tak jak opisuje dzisiaj Księga Rodzaju, to, że nawet nie potrafili rozmawiać i myśleć o Józefie przyjaźnie, nie potrafili formułować jakichkolwiek dobrych zdań, ocen pod adresem Józefa. Myślę, że warto się zastanowić, na ile my zazdrościmy innym i jaka jest nasza reakcja na to. Czy czasami nie przewijamy w internecie postów, które ktoś stworzył, bo stworzył je dobrze? Nie odkładamy słuchawki wtedy, kiedy ktoś chce pochwalić się tym, co zrobił, bo wydaje nam się, że my potrafilibyśmy to robić lepiej.